Jaki związek ma fizyka ze sportem? Uzyskaliśmy pewne pytanie i okazało się, że bardzo wiele, bo fizyka ma zastosowanie w różnych dziedzinach sportu, np. w Formule 1, gdzie musi być odpowiednia aerodynamika, żeby docisnąć pojazd do podłoża, musi mieć odpowiedni opołowy kształt, żeby uzyskać tą prędkość na wciarstwie i w tym bobsleju też. Mnie zaciekawiło to, że nigdy się nie spodziewaliśmy, że fizyka ma taki związek z biomechaniką, że to wszystko tak przebiega, że filmy są właśnie tworzone w taki sposób, jaki został nam przedstawiony. Było takie naprawdę interesujące, poza tym, jak pan wykładał nam to w bardzo ciekawy sposób. Przykłady podała, wszystko doskonale zrozumieliśmy i to było naprawdę coś niesamowitego, że tak powiem. Na stałach i po prostu był mój obraz na ekranie, tak jak ciało się porusza, siłowy skok, udom. Kamery termowizyjne i na podczerwień i po prostu to było taki obraz, jak później można było przenieść na komputer i nałożyć na przykład postać Spidermana na kolegę, że on się rusza jako Spiderman, a rzeczywistość to było. To coś takiego jest na przykład w filmach wykorzystane. Tak. Że najpierw jest, że jest nagrywane to w tym studiu, a później jest po prostu nakładany komputerowo tylko obraz. Ciekawe doświadczenie. Bardzo. Spotkaliście się też z ciekawymi ludźmi. Zwiedził nas Tomasz Gatka, olimpijczyk. On właśnie był bobsleistą, dlatego też zbudowaliśmy tę makietę. Taką rolą na przyszedł jest umożliwić uczniom, żeby po prostu mieli kontakt z takimi osobami, bo te osoby nie dość, że ciekawie opowiadają, to jeszcze delikatnie mogą nakierować ich, tak pokazać ich tak naprawdę. Jakie jest faktycznie, bo my tak oglądamy to w telewizji, jakichś tam transmisji telewizyjnych i to tak naprawdę nie oddaje tego, będąc na stadionie narodowym. Musimy się sami przekonać, jak jest naprawdę, tak? Oglądając mecz, on będąc tam na samej górze, będąc w szatni piłkarzy, tak jak tutaj mówili wcześniej, uczniowie, że siedząc tu, gdzie siedzi Lewandowski, też mamy tam zdjęcie, siedzieliśmy też na tym samym, więc jesteśmy gorsi od nich, tak? Jesteśmy w tym samym miejscu. I dlatego mówię, trzeba umożliwiać uczniom taką właśnie kontakt. No nie nazwę tego wielkim światem, natomiast no, poniekąd jest to taki świat, który jest dla nas nieosiągalny, albo osiągalny tylko poprzez jakiś tam pryzmat, nie wiem, telewizora, tak? Mieli takie pamiątki od sportowcy, na przykład tak but Marcina Hurtado, który był dość duży. Wszystkie medale, które były tak przez tych olimpijczyków trudem zdobyte. I one wszystkie tam się znajdują, tak? Tak. I jeszcze były na przykład tam stare narty jakiegoś sławnego narciarza albo... Akurat były stare bobsleje. Takie fajne było, że tutaj na przykład siedzi Robert Lewandowski czy Kuba Wasikowski i my też mogliśmy usiąść, zobaczyć, obejrzeć wszystko. Możemy razem na zawody, znamy się, jak to mówię, jakby se konie, dlatego że już trzeci rok tutaj znamy się dość dobrze, tak? Dlatego że to jest fajna młodzież, która naprawdę chce coś uzyskać, chce coś zrobić. Po prostu zrobi więcej niż pozostali uczniowie, dlatego że po prostu chcą, a to jest bardzo ważne, tak? Jaka była Wasza reakcja, gdy dowiedziałyście się, że jedziecie do Poznania na galę? Byliśmy akurat wtedy na dyskotece szkolnej. Pan podszedł do nas i poinformował nas. Zaczęliśmy piszczeć, cieszyć się, skakać z radości. Razem biegniemy do Danii ją poinformować. Akurat z Olą się dowiedziałyśmy pierwsze i biegniemy do Danii, żeby jej powiedzieć. Ale to był taki szok, no bo ja myślałam, że na początku sobie ze mnie zażartują, że to w ogóle idą. Potem dzwonimy do dziewczyn Anny, tych co wyszły już i naprawdę, a to tak serio. Nie dowierzały. Tak. A jak wrażenia w samym Poznaniu? No to było jednak takie wydarzenie dosyć marzenne, bo to jest gala finałowa i my na takiej gali, że zostaliśmy wybrani, że jesteśmy, że mamy tu jeszcze drugie miejsce, to było wydarzenie. No radość, tak? Radość i tak takie niedowierzanie przede wszystkim, bo rozmowa telefoniczna z panią była tak nagle. Po prostu, no chwilowo zabrakło oddechu, no bo tak naprawdę nie liczyliśmy, że będziemy gdzieś tam na jakiejś gali albo gdzieś dostaniemy się, tak? Po prostu robiliśmy swoje, chcieliśmy zrobić tak, żeby wykonać jakąś tam pracę, która dawałaby nam radość, satysfakcję, po prostu my tym projektem się bawiliśmy, tak? Dlatego, że na zasadzie nie ma z niewolnika pracownika, tak? Uczniowie muszą chcieć, wiedzieć co robią i przede wszystkim chcieć, tak? To jest dla nich bardzo ważne. A mówię, moja reakcja była niesamowita, radość, poinformowałem szybko, no to mieliśmy dyskotekę, uczniowie dowiedzieli się szybciutko, tak, radość, tak, oczywiście, no mówię, nikt się nie spodziewał, tak, że nasz projekt będzie na gali. A wrażenia z gali? No tutaj, to już to drugi raz brak oddechu, tak, dlatego, że
po kolei właśnie informacje, że miejsce ósme, dobra, to teraz już pójdziemy, szóste nie, piąte nie, ja już po raz kolejny chcę wstawać, zapinać marynarkę, dobra, idziemy, jeszcze nie. To niesamowite, ktoś tam mówi, proszę pana, ja już mi się ręce pocą, no ja też mówię, nie wiem, co tu będzie, nie? I nagle okazuje się, że mam drugie miejsce. Naprawdę bardzo fajna sprawa, bardzo duży sukces.